35. edycja Gitaratonu. Kim wobec tego są osoby, organizacje, które są zaangażowane w powstanie tego fantastycznego festiwalu? Pomysł wyszedł ze szkoły podstawowej numer 2 i szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Leszek Zaleski, nauczyciel klasy gitary, który obecnie pełni funkcję dyrektora artystycznego festiwalu, pomysłodawca i osoba, która tak naprawdę nakręca artystycznie. To dzięki niemu możemy na naszej milickiej scenie gościć muzyków, gitarzystów wprost ze scen światowych, europejskich, no i naszych polskich. Więc to jest jeden z głównych organizatorów. Całe przedsięwzięcie by się nie udało, gdyby nie patronat burmistrza gminy Milicz, Piotra Lecha, gminie Milicz. Stowarzyszenie 102 jest zaangażowane w organizację i ośrodek kultury w Miliczu. I wielu, wielu ludzi. No wymienię, tak, Jolanta Wybierała, Tomasz Kusz, Joanna Herwich-Krawczyk, Monika Lis, Agnieszka Pisiałek-Dawidiuk, Dariusz Duszyński, Sylwia Szydłowska, Łukasz Gościniak, no i pani Edyta Defratyka i Izabela Brymerska, czyli gospodynie tego wspaniałego obiektu. One już po raz drugi objęły taki patronat, współpracują z nami przy organizacji Gitaratonu. Impreza odbywa się po raz piąty, zawsze na przedwiośnie milickie. Czy można w ten sposób powiedzieć, że jest to już impreza stała, wpisana w kalendarz imprez w Miliczu? Myślę, że tak, bo już przed piątym maratonem w styczniu spotykałam się z pytaniami, no to co, ruszamy, tak? Kiedy Gitaraton się odbędzie? Więc myślę, że już jest spora grupa miłośników tego przedsięwzięcia. No i jeżeli będziemy mogli, to na pewno kolejne edycje również będziemy organizować. Impreza po raz drugi w tym roku odbywa się tutaj w ośrodku KOM. Czy jest to dobre miejsce na taką imprezę? Wydaje się, że tak. Spotkało się to miejsce z dużym uznaniem w zeszłym roku, więc powtórzyliśmy również w tym. A jak będzie na przyszły, no to zobaczymy, kogo nam pan dyrektor artystyczny zaprosi na maraton. Jeżeli to będzie możliwe, no to odbędzie się to również w KOM-ie. Wydaje się również, że impreza staje się coraz bardziej popularna w mediach. Tak, mamy już stałych patronów medialnych tego przedsięwzięcia. To jest na pewno Dolnośląski Portal Kulturalny Brzmienie M, gazeta internetowa Brzmienie Miasta, portal Dolina Baryczy Kraina Możliwości, no i nasze lokalne media Głos Milicza, TVPM i Gazeta Piastowska. I patronat artystyczny Krzysztofa Pałecha, myślę, że też podnosi rangę tego przedsięwzięcia. Z rozmów w Fuaje wiem, że już artyści zaczynają dzwonić do dyrektora artystycznego z pytaniem, czy mogą wystąpić na Gitaratonie. To chyba o czym świadczy? Ja się bardzo cieszę, bo takie mieliśmy zamiary, żeby ten maraton, który ruszał no, taką może powoli, ale nabierał rozgłosu, nabierał tempa, no i stał się taką imprezą wpisaną na stałe na pewno nasz region wrocławski, ale może również polski. To życzymy powodzenia, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gitaraton kobiet, ladies. Gitaraton. Ta edycja się tak nazywa. Czy to oznacza, że rzeczywiście gitara jest kobietą? No tak.
odmienia się nawet, to jest ona, tak? Także kształty ma też, można powiedzieć, troszeczkę kobiece, a ta edycja szczególnie kobieca, gdyż w głównej roli kobiety w tym roku. Dzisiaj usłyszymy Irlandis Quartet, co prawda to nie jest kwartet złożony z czterech pań, ale naszą ladies milicką jest chorą rzeczewska Anna. Jutro usłyszymy Kingę Gwyk, basistkę wybitną, i w trzeci dzień usłyszymy Annę Pietrzak. Warsztaty poprowadzą obie Anie, Anna Chorążyczewska oraz Anna Pietrzak. Także można powiedzieć, że w 100% jest to gitaraton ladies. Czyli piąta edycja jest uświetniona przez kobiety. Ale zanim doszło do tej edycji, minęły cztery. Jakie to jest przedsięwzięcie? Bo oczywiście na pewno logistyczne, dużo przygotowań. Kiedy trzeba rozpocząć przygotowania do kolejnej edycji gitaratonu? Właściwie no tak na pół roku przed, od września już dzwonimy, ustalamy terminy, artyści wszyscy, żeby mogli artyści przyjechać, próbujemy jakoś to wszystko skleić, przede wszystkim czy mogą w danym terminie, ewentualnie jeśli artysta dany nie może w tym dniu, to wtedy zamieniamy dni, żeby artyści mogli wszyscy przyjechać, ci których chcemy na przyszły rok mieć tutaj w Miliczu. Także no, pół roku przed, później jest chwilka przerwy, jak już mamy ustalony termin artystów i terminy, no i już można powiedzieć od początku roku, od stycznia to już jest gorąco. Gorąco. To jest piąta edycja. Czy można już myśleć i czy zdradziłbyś nam chociaż kilka szczegółów na temat szóstej edycji? Czy jest jakaś niespodzianka? Czym nas zaskoczycie? Niespodzianka. Niespodzianki są co roku, myślę, bo zapraszamy świetnych ludzi, wybitnych gitarzystów i nie tylko zespoły, całe składy. Nie chciałbym jeszcze chyba na właściwie rok przed mówić o kolejnym gitaratonie. Jakieś tam pomysły, może coś się pojawi nowego też. Niespodzianka może jakaś będzie w postaci takiej, że nie wiem, może dodatkowe warsztaty, może jakiś, może nasz konkurs będzie szerszy na szerszą skalę, nie tylko szkolny, tylko międzyszkolny. Jeszcze nie wiem, jakieś pomysły chodzą. Na pewno koncerty odbędą się, trzy koncerty, warsztaty, no a mówię, tutaj może jeszcze będziemy starać się próbować rozszerzyć o coś, ale jeszcze nie. Jeszcze ciągle tajemnica. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.